Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Cześć, witajcie. Tak jak wam wspominaliśmy dwa odcinki wcześniej, bo ostatnią sobotę było nasze Q&A. Dzięki jeszcze raz, że byliście z nami. A dzisiaj, właśnie tak jak wam mówiliśmy dwa tygodnie temu, jesteśmy cały czas tu w okolicy Avebury. I dzisiaj was zapraszamy właśnie do spaceru wśród tych kamieni, o których wam mówiliśmy, od których się młodnieje. Aleja ta, którą tutaj widzicie za nami, prowadzi do wioski Avebury, która leży pośrodku właśnie tego magicznego kręgu, który ma prawie 5000 lat. Tak. Także będziemy dzisiaj chłonąć trochę tej historii. Mhm. Zostańcie z nami. Podobno jest to fajne miejsce do spacerów, do medytacji, do relaksu, do wyciszenia się. Tak. I między innymi ta energia tutaj pomaga w tym wszystkim. Mhm. No zobaczymy. Także zobaczymy. Na razie działa. Na razie działa. Jak widzicie, jesteśmy coraz młodsi, tak jak wam mówiliśmy dwa odcinki temu, że te kamienie mają taką moc, że człowiek się staje młodszy, bardziej witalny. No ja tak się czuję, a ty? Serio. Tak, ja też. Mam dużo energii. W ogóle mamy ostatnio bardzo fajną pogodę. Dzisiaj to był w ogóle cudowny dzień. Już od samego rana. Było czadowo, tak, świeci słońce. Jest bezwiecznie. Ja to nie wiem, czy się czasem nie opaliłem. No słońce to życie, naprawdę. Chodźcie, naładowałem baterię. No. Chce się wtedy wszystko robić, prawda? Tak, ale zobacz, jak długo nie mieliśmy słońca. Parę tygodni normalnie. Tak, ostatnio było strasznie pochmurno, ale mam nadzieję, że już to się będzie zmieniać, także... Tak, coraz bliżej słońca, coraz bliżej wiosny. Uważaj. No i przed nami rozciąga się już widok na kamienny krąg, który otacza wioskę. Jest ona dokładnie w środku tego kręgu. A krąg jest otoczony wałem i wał jest otoczony takimi dwoma rowami po obydwu stronach. Tutaj możecie zobaczyć sobie, jak wygląda ten wał. Jest tutaj ścieżka, którą można sobie przejść dookoła. O, jest trochę błoto. Także trzeba uważać, żebym tu nie zjechała. O, trochę mi się buty okleiły. Skały, z których zostały zbudowane te kręgi, to sarseny i można wyróżnić tutaj dwa typy. Jedne są takie bardziej obłe i przedstawiają one tak jakby rodzaj żeński, czyli przodkinie, a te prostokątne, takie strzeliste, przedstawiają rodzaj męski, czyli przodków. No i ciekawostką jest to, że one są tak poustawiane naprzemiennie, czyli męski, żeński, żeński, męski. Kobieta, właśnie ją mijasz, znaczy przedstawicielka przodkiń. Tak, taka gładka. A tam przedstawiciel przodków. Tak, ostry, strzelisty. To jest atrapa. Oryginalnie ten krąg tworzyło 100 głazów, a w tej chwili zostało ich około 27 bodajże. Także to są takie atrapy postawione w te miejsca, w których brakuje oryginałów. Od razu czuć, bo nie ma w ogóle energii. Nie ma nic. Nie młodniejesz. Naukowców do tej pory zastanawia, jak ludzie 5000 lat temu potrafili wywiercić takie otwory w tej skale. Zobaczcie. W tamtych czasach mieli do dyspozycji tylko poroża jeleni, którymi mogli jakoś tu sobie kuć to powoli, jak również używali łopatek zwierzęcych, znaczy kości łopatki, i wtedy ona im służyła jako szufla. No ale wyżłobić takie otwory, tutaj jeden, tu drugi, czego one służyły? Bo ja to sobie wyobrażam od razu tutaj jakąś świątynię, bo ja mam bardzo bujną wyobraźnię, ale jak wiecie, no, naukowcy muszą mieć to poparcie w faktach. Do tej pory na razie nie wiedzą jeszcze, skąd to się wzięło. No ale faktem jest to, że zajęło im to 1000 lat, także nie tak szybko to zbudowali. Przenieśli 120 tysięcy metrów sześciennych kamieni. Zajęło im to 1000 lat, także słuchajcie, cierpliwość w dążeniu do celu, no i można zczynić cuda. A całość prawdopodobnie pełniła funkcję religijną lub była miejscem kultu.
Do tej pory jest to taką jakby świątynią, bo przyjeżdża tutaj wielu druidów. No i odprawiają tutaj swoje rytuały. Może jakiegoś spotkamy w miasteczku. Słyszałam, że często przesiadują właśnie w tym pubie najstarszym, który tutaj jest we wsi, w sumie nie w miasteczku. Więc tak, zobaczymy. No i w nim straszy. Podobno. A, i w nim straszy. Ale o tym opowiem wam później. Hello. No, panie tutaj robią ręcznie biżuterię z takich naturalnych kamieni. Wszystko jest piękne, no ale strasznie drogie, wiadomo. Ten jest za 525 funtów, to raczej go chyba nie kupimy. Który? O, Natural Aquamarine. O, Matrix. 525 funtów. No pięknie, ale ta misa ładna jest. Ta misa jest piękna. Mhm. Ależ tu mamy piękne serce z amestytu. Aniołek. I tak, słuchajcie, sobie teraz spacerujemy tutaj. Tak, staramy się chłonąć tą energię, ale jedna rzecz mnie bardzo denerwuje, ta ulica tutaj. Tak, ta ulica przecinająca tą wioskę, po prostu jest cały czas hałas samochodów. No i ciężko jest tutaj troszeczkę chłonąć ciężko, tą energię, dokładnie. Medytować, jakoś też mam takie, zrelaksować. Też masz takie uczucie? Takie denerwuje mnie to. No niestety, no tak to bywa właśnie. No ale cóż. Cywilizacja jest... XXI wiek. Jakby nie było samochodów, to by nie było ciapka. No i to lepiej, że są chyba, nie? Dokładnie. Słonko Dobra. Już zachodzi. Słonko zachodzi. Piękny zachód. Pomarańczowy, czerwony. Jutro będzie mróz. Ciekawe, czy nam woda nie zamarznie. No dzisiaj w nocy ma być mróz. No dzisiaj już było też trochę zimno. Martwiliśmy się o wodę w kamperze, ale... Trzeba wracać i grzać. Mamy budkę telefoniczną. No. Działającą. Masz kartę do dzwonienia? Nawet sygnał jest. Co ty jadasz? Daj posłuchać. Kurczę. Kiedyś się dzwoniło z takich telefonów, nie? Ja pamiętam, że ja nawet do ciebie dzwoniłem, jak się spotykaliśmy. 60 pi minuta. 60 pi pensów. No. Tu są fajne, ciepłe, wełniane sweterki. Tam są właśnie te olejki i maście różne, o których wspominaliśmy. Mhm. Tak, z magiczną mocą. Wierzysz, Monika, że takie olejki mogą leczyć i w ogóle? Mhm. Ja też uważam, że one coś mogą mieć same. Tu co, maść ze słonia? Witamina E, inne jakieś. To są jakieś mydełka. Mydła. Kozie mleko i cytrynka. O, medyliczkę zawsze chciałaś. No ale nie chcę, że chciałam. O, tu masz fajną medylniczkę. Wkładasz sobie medełko i się modlisz. Tu jesteś dla Moniki kurwa, znalazłem kurwa. Fajne czapki. Elegancka. Fajny klimat był w tym sklepie. Czułaś zapachy tych olejków, wszystkich takich maści, nie? Tak, i taka muzyczka uspokajająca. No tam się zrelaksowałem w tym sklepie w końcu. Nie było słychać tych samochodów, nie? Dobra, lecimy dalej, bo zobacz, na niebie już wychodzi księżyc. Latarnia się zapaliła w wiosce, chyba jedna, jedyna, także to jest znak, że trzeba iść już do ciapka. Tak, idziemy, bo tam mamy jeszcze tą przeprawę przez tą całą aleję. Aleje gwiazd. A jutro pewnie przyjdziemy do pubu. No i jest tutaj jeszcze muzeum archeologiczne. Podobno najfajniejsze w Anglii, ale wszystko No, taką znaleźliśmy. Wszędzie wszystko zawsze jest naj. Najfajniejsze. Jak czytamy. A my tak mówimy, naj. Najpiękniejsza wioska, najpiękniejsze muzeum. Najfajniejsze muzeum. Co to jest? No to są te strzelające, co się rzucaliśmy, jak byliśmy mali takimi. Wygląda jak bawełna. Wie ktoś, jak się to nazywa? Te takie białe, co się tak strzelało w palcach. Może to popcorn? Idziemy dalej. O kurczę, ziemia przymarza. No, ziemia przymarza, dobrze, będzie lepiej iść. Ale będzie zimno w nocy. No martw się, żeby nam woda nie zamarzła. Znaczy martw się. Nie martw się, po prostu jak zamarznie, to zamarznie. Słońce zachodzi na czerwono. Babcia zawsze mówiła, że jak taki kolor jest nieba, to znaczy, że będzie zimna noc i jutro będzie mróz. Zobaczymy, czy się sprawdzi.
No i śledźcie nas na Instagramie. Zobaczcie, Monika coś tworzy. Dzień dobry. Witam Was w kolejnym dniu. Cały czas jesteśmy tutaj w tej okolicy, koło Avebury. Spędziliśmy bardzo fajny dzień. Leniwy po prostu na maksa. Monika trochę popracowała przy laptopie. Ja sobie poczytałem książkę. Kompletny chill out. Hej. No i jeszcze mamy jedną dobrą wiadomość. Raczej ja mam dobrą wiadomość. Znaczy to dla mnie jest dobra wiadomość. Dlaczego? Że nie muszę dzisiaj gotować. W sumie dla Ciebie też, bo no, gotujemy też razem. Razem gotujemy, dokładnie. No. Paweł zaprosił mnie do restauracji, a raczej w sumie do pubu, tego, w którym straszy, więc nie wiem, czy chciał mi zrobić przyjemność, czy może chciał, żebym zeszła na zawał. Głupia jesteś, ty. Z kim ja bym jeździł? To się okaże. To musimy się teraz trochę ogarnąć. Tak, ogarniamy się i lecimy śmigamy do pubu. Tylko podobno pub ten słynie z bardzo dobrego jedzenia, bo, ponieważ duchy tam gotują. Tak słyszeliśmy, ale zaraz się okaże. Idziemy. Ale najpierw się troszeczkę musimy ogarnąć. Tak, ja się muszę przebrać. Tak. No, nie wiesz, co się ubrać? No ja wiem, w co się ubrać. Nie mam co na siebie włożyć. Mi się wydaje, że musimy tu zrobić nasz magiczny trik. No dobra, to no. Dawaj. 3, 4. No. O! Pięknie, no jak restauracja, no to trzeba wskoczyć w koszulę. Ty też, całkiem. Dobra. Wybieramy się i lecimy. Polecimy. Do zobaczenia. Słuchajcie, idziemy, patrzymy, a tutaj mlekomat od krówek, które pasą się tutaj w tajemniczych kręgach, wyjadają trawkę, można sobie zamówić mleczko. Tutaj są butelki, ciekawe. Perfect. Leci mleko. Ładna butelka. Ile kosztowała? Funt 20 litr. Plus 2 funty butelka. No ale butelkę będziemy mieli na mleczko fajną, na pamiątkę. No czoło. No pub jest czynny, ale jeść można dopiero oczywiście od 17.30 bodajże nawet. Także zarezerwowaliśmy sobie stolik. No a w międzyczasie idziemy do muzeum. Bo jest tutaj podobno najpiękniejsze w Anglii. Kolejny raz. Więc idziemy zobaczyć to muzeum. No i tutaj, jak widać, jest krąg, do którego wiodą dwie aleje, też z tych stojących kamieni. To są te aleje, taką aleją wczoraj szliśmy właśnie. Jest to krąg stojących kamieni największy na świecie. I tutaj fajnie jest pokazane, jak to wszystko budowali. Jak tutaj na palach te kamienie były turlane. Tutaj właśnie takimi palami podsadzane i na linach podciągane do góry. I tak było to wszystko montowane. Fajnie to wszystko tutaj widać właśnie. Najpierw był wykopany 9-metrowej głębokości rów około 4,5 tysiąca lat temu. No i 200 lat później stanęło tutaj 170 kamieni w kręgu. A tutaj dalej widać aleję, którą właśnie szliśmy. I tam sobie szliśmy do wioski. No i powiem Wam szczerze, że no Anglicy lubią czasami wyolbrzymiać różne rzeczy. No miało być takie naj, a w sumie mieści się na 50, może 80 metrach kwadratowych. Tak mając tą świadomość, że wszystkie te przedmioty mają prawie 5000 lat. No
mimo wszystko jest ciekawe. To bardzo ciekawe. No i też historia. Dowiedzieliśmy się trochę historii, mogliśmy zobaczyć właśnie, jak to budowali. Że zamyka to tak tą naszą historię. Tutaj, w okolicy. Tutejszą, tak. To lecimy dalej. Jesteśmy w końcu w pubie. Jest to bardzo stary pub. Tak, słuchajcie, budynek ten powstał w 1600 roku i do 1800, nie pamiętam już którego dokładnie, ale służył jako budynek gospodarczy. Czyli mieszkali tu farmerzy, zwierzątka i inne tego typu rzeczy, które zazwyczaj są na farmach. W późniejszym okresie, ponieważ był tutaj trakt kupiecki, stworzono tutaj, można powiedzieć, ówczesny pub, że można było się tu zatrzymać, zjeść. No i wiąże się z tym pubem jeszcze dużo legend odnośnie właśnie duchów. Podobno straszy tutaj 5 różnych duchów. A najbardziej takim popularnym jest duch Flory, kobiety, która w XVII wieku została tutaj zamordowana przez swojego męża, który wrócił z wojny, no i został ją z kochankiem. No, jak to częściej bywa, zdrada sprawiła, że zazdrosny mąż zabił kochanka, zabił swoją żonę i wrzucił ją do studni. No i ta studnia znajduje się właśnie w tym pubie. Położony jest na niej blat i pełniona funkcję stolika. Tak. Oczywiście można... tylko nieliczni mają odwagę siąść przy tym stoliku, no bo podobno nie jest to zbyt bezpieczne. Podobno ludzie, którzy zjedzą przy tym stoliku, są później nawiedzani przez Flory. No i my właśnie siedzimy przy tym stoliku. Właśnie tu jest ta studnia. Zaglądamy do tej studni. Oh my god. Jest głęboko. Jeszcze moje krzesło tak trzeszczy. Nie, to nie krzesło tak trzeszczy, tylko Flory. Flory. Flory, no Flory, no. 25 metrów głębokości i nie ma żartów. Ja miałam w ogóle dzisiaj sen, że przyszliśmy tu i siedliśmy przy tym stoliku. Siedziałam sobie tutaj w najlepsze i nagle po prostu tutaj coś uderzyło w tą szybę. I wszyscy byli w strasznej panice, wszyscy chcieli uciekać z pubu, ale okazało się, że są zablokowane drzwi. Co? I nikt nie mógł uciec stąd, no. Mam nadzieję, że to nie był proroczy sen. No ja też mam taką nadzieję. Właśnie przyszło nasze pierwsze danie, starter. Wygląda oszałamiająco. Tak, ja mam krewetki z awokado, tosty z masełkiem. Sos masz jakiś z brandem, czy? Tak, sos z brandem. A ja mam wędzone wątróbki. Na drewnie z dębu. No i tak, słuchajcie, na szczęście Flory nam nie zabrała naszego starteru, bo był naprawdę przepyszny. Sos, krewetki, wszystko było po prostu genialne. Pasztet Moniki był po prostu fenomenalny. Naprawdę. Pyszny, ale to też wygląda smacznie. Tak, no. Ja mam filet z dorsza. Masz potatoes. Pire z ziemniaczków. Pire z ziemniaków, tak. Nie wiem, jak to się nazywa. I sos holenderski, i do tego warzywa. Tak, a ja mam kurczaka zapiekanego w cieście z sosem barbecue, frytki i warzywa. Też jakąś surówkę, warzywa, marchewka, groszek i kapusta. Yes! Yeah. No, jedzonko było pyszne, słuchajcie. Naprawdę, wyśmienite. Polecamy ten pub. Polecamy 100%, tak, no. Jak ktoś będzie w Echmury, no to Redline. Musicie tutaj wstąpić. Mój sen póki co się nie sprawdził. Na razie Flory nie przyszła i tutaj nie zaczęła walić w szybę, tak, żeby wydostać się ze studni. I drzwi są cały czas otwarte, bo słychać, że ludzie wchodzą i wychodzą. Tak, są otwarte, ale problem jest w tym, że ja muszę do toalety. Właśnie. A słyszałam, że Flory ostatnio najczęściej właśnie ukazywała się w toalecie damskiej, więc... I z tobą? Nie wiem, czemu w damskiej. Znaczy, no w sumie była kobietą. To... Ja byłem w męskiej, nic mnie nie straszyło. Paweł wrócił bez problemu, ale... No nic, muszę zaryzykować. No co, widzę, że nie chce ci iść do tej toalety, nie. Boisz się co? Chodź ze mną. Nie, no, nie mogę, to damskie. Postoisz na zewnątrz.
Dobra, no idź, no przecież jak cię długo nie będzie, no to przecież cię będę ratował, nie? Zawsze cię ratuję. Dobra, gdzie jest ta toaleta? Mężczyźni w prawo, dziewczynki w lewo. A że ta? Po schodach na górę mam iść? Nie, tu korytarzem prosto. Kurczę, ja myślę, że to nie Flory będzie straszyła Monikę, tylko ona w ogóle nie dojdzie do tej toalety, tak, bo zabłądzi. Ja będę straszyć Flory. No i poszło. Zostałem sam. Martwię się o nią. Jestem, ale po prostu byłam taka szybka, jak nigdy w życiu. Naprawdę, bo to jest tak na samym tam gdzieś końcu, w jakimś lochu. Ty naprawdę się bałaś? Naprawdę się bałam. Ojej. Nakręciłam tą historię, słuchajcie. Jakiś czarny humor się ciebie dzisiaj trzyma. Ja nie mogę to krzesło tak skrzywić. Może jesteś za ciężko. Żarć. Aż przerywam. Nie, słuchajcie, no klimat jest niesamowity. No, możemy sobie zajrzeć do studni, która powstała w 1600 roku. Tak, ona ma 400 ponad lat. A nie wcześniej? Nie, 1600 jest napisane. 1600. To jest studnia, z której korzystała cała wioska. A pap ten też ma tutaj wiele takich pokoi, no bo tak jak Paweł wspominał, był to wcześniej budynek gospodarczy. Więc, no, nie wiem, pewnie były jakieś stajnie, jakieś pomieszczenia dla zwierząt. Teraz są tutaj porobione takie różne pokoiki ze stolikami i my jesteśmy w pokoju zabójcy. No i słuchajcie, tym optymistycznym akcentem. Tak, no będziemy już kończyć. Tak, dokładnie. Także dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie. Wyniki konkursu z ostatniego filmu są w opisie pod tym filmem. Także możecie tam znaleźć sobie zwycięzcę. Tak, wszystkim gratulujemy i oczywiście kartki wyślemy najszybciej, jak się to da. No i jeszcze będzie na koniec filmu. Czyli... Pojawią się osoby, które wygrały w konkursie, dokładnie. Tak. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Serdecznie witamy nowych widzów, którzy do nas dołączyli. I zapraszamy do dalszej naszej podróży. Tak jest. I do zobaczenia za tydzień. Tak, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia za tydzień. Hej. Hej.